Cześć wszystkim, moi drodzy. Czy duże oznacza lepsze? Czy więcej oznacza lepiej? Podobno tak. Podobno. Dlaczego? No bo zawsze sprzedawcy nam to właśnie mówią. Proszę wziąć większy zestaw, będzie się to panu bardziej opłacało. Gdy patrzymy na ceny, no rzeczywiście coś w tym jest, no bo one się może niedużo od siebie różnią, ale gramaturowo, czyli więcej dostajemy frytek i napoju, tym jest lepiej. Zdradziłem się już teraz, ale nic nie szkodzi, bo dzisiaj będziemy sprawdzali właśnie wspomniane frytki i napoje z trzech najbardziej popularnych fast foodowni, czyli McDonald's, KFC i Burger lub Burger King. Zobaczymy, gdzie się najbardziej opłaca i czy nie jesteśmy robieni w balona. To znaczy, czy tyle, ile mówią, rzeczywiście tyle nakładają bądź nalewają. Ciekawi? Zaczynamy. Zaczynamy w takim razie nasze badania wagowe od Burger Kinga drive-thru. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Dzień dobry. Proszę pana, poprosiłbym frytki. W jakich państwo mają rozmiarach? Mamy małe, duże bądź XXL. To wszystkie trzy, proszę. I proszę powiedzieć, jaka jest gramatura tych wszystkich rzeczy? To będę miał gdzieś napisane? 72, większe 116, a te największe w kubełku 180. 180. Mały to jest 0,35, a duży pół litra. Okej. Okay. Dobra, to poproszę. Może pan mi zrobić bez lodu? Bez lodu. Bez lodu. Bez lodu. No dobrze, to teraz przed państwem najbardziej znana restauracja na całym świecie, czyli McDonald's. Jakie mają państwo na początku rozmiary frytek? To wszystkie trzy poproszę. I teraz jakby była pani uprzejma powiedzieć mi, jakie są gramatury tych frytek. 115, dalej jak? Serdecznie pani dziękuję. Tak, tak, do widzenia. Także McDonald's, moi drodzy, odprawiony. Zawijamy po ostatniego, czyli po KFC. Jakie mają państwo rozmiary frytek? Dobrze, to poproszę te wszystkie trzy rodzaje. Pół litra. Dobrze, to poproszę. No to już teraz mamy, moi drodzy, wszystko. Więc możemy uciekać do studia i sprawdzić, jak to wygląda. Zatem zobaczmy się już na miejscu. To mamy wszystko, jest przygotowane. Ja tylko wam na razie pokażę, że dowiozłem to w jednym kawałku, czyli tu mamy burgera, tu mamy KFC i tu mamy McDonald's. Tak, napoje też są, spokojnie, nie musicie się denerwować. To co, porównamy to sobie i najlepsze jest to, że trzeba jechać do opcji drive. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy w lokalu, w galerii czy w innych miejscach, to wtedy mamy tak zwane dolewki i sami sobie nalewamy. A tak sprawdzimy, jak państwo, pracownicy tychże miejsc, nalewają nam czy napełniają. No to co, startujemy? W takim razie tylko muszę przygotować wagę i jeszcze jedną rzecz, którą zaraz zobaczycie. A tych, którzy widzieli odcinek, który pojawił się tydzień temu o kebabach, to oni wiedzą doskonale i znają już tę wagę, bo to jest waga właśnie z tą wspomnianą legalizacją, czyli wyniki absolutnie tutaj nie będą zafałszowane. Drugą rzeczą, nową, która do nas dojechała właśnie na te bardzo rzetelne testy, to oczywiście cylinder miarowy. Cylinder, który rozpędza się do litra pojemności. My oczywiście mamy maksymalnie chyba półlitrowe tutaj dawki, więc dotąd mniej więcej to będzie. Będziemy sprawdzali, oczywiście nie aptekarsko, że tam 4 ml mniej. Totalnie nie, ale zobaczymy, czy to będzie tyle, czy może tyle. Zaraz to sprawdzamy. Od czego zaczniemy? No to już patrzę. No dobrze, moi drodzy, w takim razie startujemy. Tak jak sami widzicie, zaczynamy od fast foodowni Burger King. Także mamy trzy rozmiary. Największe, średnie i najmniejsze. No jakieś tam niby są, prawda? Ale czy one są aż tak olbrzymie? To zaraz będziemy sprawdzali odpowiednio, bo tutaj mam wszystko przygotowane. Zatem startujemy, zobaczymy, ile to będzie. Według moich obliczeń, według tego, co państwo mi przekazali, Burger King małe frytki powinny ważyć 72 gramy i kosztują 7,49 zł. Zatem nic prostszego, jak po prostu wysypać małe frytki 72 gramy. No to zobaczymy. Naprawdę? Ja cię sunę.
To tego się, powiem szczerze, nie spodziewałem. Wydawało mi się, że będzie jakakolwiek różnica. Wiecie, no 2 gramy w tą, 2 gramy w tamtą. 72 gramy. No jak byk strzelił. Dobra, zobaczmy średnie. 116 gramów. No to patrzymy teraz na wagę, czy tyle będzie. To 6 gramów, ale to mi się wydaje, że to i tak jest bardzo dobrze. Ciekaw jestem, ile to jest 10 gramów. Czy to jest na przykład coś takiego? To jest 8 gramów. No dobra, to kładziemy talerz. Oczywiście jest 0 i moi drodzy, 180 gramów, czyli 9 zł i 99 groszy. Czyli 12 gramów mniej. Szczerze, jak dla mnie, wszystko jest okej. Nie uważam, że to jest coś za mało czy za dużo. Jakby to była różnica na przełomie 30 gramów, 40 gramów, to byśmy mogli coś, cokolwiek powiedzieć. Ale tutaj 12 gramów, nie, nie, nie. To mi się wydaje, że to jest bardzo dobry wynik. To teraz, moi drodzy, bierzemy inną burger... Boże, jaką burgerownię, fast foodownię i zobaczymy, ile tutaj będzie, gdzie w ogóle będzie najlepszy przelicznik. Cena do tyle, ile dostajemy. Co weźmiemy? KFC, moi drodzy, tutaj mamy tak. Raz, dwa i trzy. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o KFC. Małe frytki, średnie frytki i duże frytki. Czy są różnice? No są i to mam wrażenie, że rzeczywiście największe jak dotąd, bo w Burger Kingu były mniejsze, czyli 80, 110 i 210 gramów. Podobno tyle mają ważyć. Zdejmujemy zatem i zaraz sobie to będziemy oczywiście sprawdzali. No to co? Ile tu ma być? 80 gramów. No to patrzymy. Albo się pani sypło i to tak konkretnie się sypło, albo poznała i chcą dobrze wypaść na filmie, to też jest bardzo możliwe, albo chcą zarobić pieniądze. Nie wiem, czy o to ci chodziło. Nie, ile kosztują? 5 zł i 99 groszy za 80 gramów. To na razie najbardziej się opłacają. No widzę, nawet po tym. Ale to zaraz dojdziemy do tego i zaraz będziemy to sprawdzali. Dobra, średnie mają ważyć 110 gramów. No zobaczymy, czy będą tyle ważyły, skoro tamte aż 106 gramów. Dobra, zbliżenie na wagę i patrzymy. 58. Coś tutaj, kurde, widzę, że KFC chyba zapłaciło za ten film. Cash. Kolejne frytki, czyli już ostatnie w zestawieniu i to będą kubełek Gigant Frytek, czy jak on się tam nazywa, po prostu największe 210 gramów mają ważyć, ale z McDonald's mają być jeszcze większe. Dobra, patrzymy, czy tyle będzie, a może i więcej. 210 gramów. Boże. 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 Holender jasny. 268 gramów one ważą, a kosztują 9 zł i 99 groszy. No KFC! No dobrze wypadliście. Ale widzę, że raczej to było ustawione z waszej strony. Nie, no żartujemy, żartujemy. Oczywiście nikt nie wiedział o tym, że pojawimy się, także nie można tego, broń Boże, oceniać. Ale patrząc na to suchym okiem, czyli lekko zmęczonym po wczorajszej nocy, to będą wypadali korzystnie. Ale jak korzystnie, to zaraz zobaczymy, bo przechodzimy teraz do kolejnej, czyli do Maca. No dobrze, czyli tak, małe frytki z McDonald's mają ważyć 115 gramów i kosztują, już teraz wam powiem, 8 zł i 40 groszy. Boże, prawie się wysypało, ale nie do końca. Ile to będzie ważyło? Patrzymy teraz razem na wagę, czyli 115 gramów. No mało, nie? 76 gramów tylko wyskoczyło, a to już moim zdaniem jest dosyć dużo, bo 115, a 76, ad vocem do
Burger Kinga to było 70, nie, 106, a 116, 10 gramów. Natomiast tutaj mamy 24 plus 15, no musicie sobie dodać. Średnie mają ważyć 156 gramów. Czy rzeczywiście tyle będzie? Kosztują 9 zł. 40 groszy. Zatem teraz, no co, musimy wsypać na wagę. Oj! McDonald's, lecimy tutaj w kuleczki chyba. 114 gramów, a powinno być 156 gramów. No nie ma co ukrywać, ale tutaj już jest znowu dosyć duża różnica. No bo zobaczcie, nie mówimy o KFC, bo ono dzisiaj ewidentnie poleciało sobie i to ostro do przodu. To też, nie wiem, no, niby lepiej jak dostajemy więcej, ale wolałbym, żeby to się jednak zgadzało. Czyli 156 gramów powinno być tutaj, jest 114, a kwota to 9 zł. 40 groszy. Zobaczmy duże. 230 gramów, 9 zł. i 90 groszy. No to patrzymy, czy 230 gramów na wadze wyskoczy. No to cholera, czyżby te filmiki? Czyżby te mity, które są w sieci i tam buszują, to jest prawda? Całkiem możliwe, bo gdybyś teraz przysypał już duże do średnich, to by się zgadzało. Jestem rozwalony. Nie spodziewałem się absolutnie, że to będzie 230 do 134. Dzwonimy do McDonald's. Uzupełnić dane, czy rzeczywiście tyle one naprawdę ważą. Wiecie, bo aż to mi nie gra. Dzień dobry, proszę pana, interesuje mnie u państwa, jaka jest gramatura małych, średnich i dużych frytek? W gramach, tak? W gramach, tak. Małe to 72, średnie to 103 i duże 144. Okej. Okay. Dobra, to zupełnie inne dane otrzymałem. Dobra, dziękuję panu serdecznie. No. To wszędzie mam takie, bo to ogólnie... Tak, ja wiem, że wszędzie. No właśnie, wiem, że wszędzie, natomiast byłem przed chwilą i ktoś mi powiedział zupełnie inną dane. Dobra, dziękuję serdecznie. Moi drodzy, no to nie, no to gigantyczna korekta. McDonald's, widzicie? Dobrze, że to zweryfikowaliśmy, bo tak by poszło, a nie. To nie są kanały tego typu, że mówią rzeczy, które nie są zgodne, dlatego specjalnie weryfikujemy, żeby później nie było faux pas, że ktoś tu sieje demagogię. Zatem było 76 gramów, jest 72, bo tyle powinno być nabite. 103 do 114 i 144 do 134, no tu troszkę za mało, ale wielka refleksja nastąpiła. Czyli ktoś po prostu źle mi powiedział w momencie, kiedy zamawialiśmy, a sami to słyszeliście. No i to jest cylinder miarowy, ale chyba, moi drodzy, nie będziemy z niego korzystali. Dlaczego? Wierzcie lub nie, jadąc do tych wszystkich fast foodów, nie wiedziałem, że one mają po prostu miarki. I miarka występuje zarówno na tym dużym kubku, jak i na tym małym, więc to nam w zupełności wystarczy. Co więcej, przecież tutaj, nawet jeżeli to jest taka różnica, to są mililitrowe kwestie, więc my sobie po prostu zobaczymy litraż do ceny. A mały napój kosztuje 8 zł. 49 groszy i ma go być około 350 ml, natomiast duży to pół litra i to koszt 9 zł. 49 groszy, więc jak byk chyba opłaca się bardziej brać duży. I tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy widzicie, tu jest po prostu, ja wam pokażę, tutaj jest na tej wysokości, a tutaj jest na tej wysokości. Więc tutaj mamy idealnie, natomiast tutaj mamy, no, ile to będzie, może z 50-60 ml mniej. Teraz, moi drodzy, KFC i KFC tutaj powinno być, ja wam otworzę i powiem, gdzie jest, no jest wyżej, jest dokładnie... A, na tym poziomie. No dobra, nie będziecie widzieli, czyli jest nalane wyżej, ale to też jest wszystko ok. Czyli jeden napój w KFC kosztuje 8 zł. 99 groszy i jest to napój pół litrowy. I tu są te dolewki, także można dolewać. No w drodze, czyli w drive trochę byłoby ciężko, ale nic nie szkodzi. McDonald's i McDonald's, moi drodzy, mały napój, średni napój, duży napój. No to patrzymy teraz, wszędzie było oczywiście brane bez lodu.
Dobra, czyli ile tutaj to wszystko kosztuje? Mały kosztuje 0,25 za 5 zł i 30 groszy. Duży to 8 zł i 70 groszy. No mniej więcej tu. No, to jest idealnie. O. Mniej więcej oczywiście, ale mówię, to są bardzo, bardzo małe różnice, ale tak wyglądają. I kiedyś też był ten właśnie mem, że wlewali dużą kolę w małą kolę i niby wychodziło to samo. No jak sami widzicie, to są te takie TikTokowe żarty, które bawią tą młodszą część widowni. Dobra, no to teraz sprawdzimy sobie, gdzie jest po prostu najkrzyżniej. No dobrze, moi drodzy, czas podsumowań. No to co, jesteście ciekawi, ile wydajemy, a ile dostajemy? Więc teraz macie tabelkę taką bardzo szczegółową przed wami, a my sobie porozmawiamy o takich bardziej znaczących kwestiach. Jeżeli chcecie brać frytki, to wynika z tego, że duże frytki się zdecydowanie najbardziej opłacają. Dlaczego? Bo najlepiej wychodzimy 4, 5 lub 7 groszy. Jeżeli bierzemy małe, to lepiej wziąć już małe niż średnie, bo średnie chyba najmniej się pylą, ale ogólnie w duże trafiajcie, bo ile dodacie? No dobra, tu akurat 4 zł, ale i tak duże wypadają najkorzystniej. Jeżeli chodzi o napoje, porównamy to, zresztą widzicie wszystko, ale porównamy to na przykładzie półlitrowych, bo takie są wszędzie. W Burger Kingu 100 ml kosztuje 1,89 zł, w KFC 1,80 zł, a w McDonaldzie 1,74 zł, więc wynika to z faktu, że McDonald's oferuje najlepsze ceny, tylko że tutaj nie mamy tej wspomnianej dolewki, oczywiście dolewki na miejscu. To by było na tyle, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Aha, w sumie najważniejsza kwestia, to smak głównie determinuje to, czy pójdziemy do jednej, do drugiej, czy do trzeciej. Ale zestawienie, mam nadzieję, że wam się podobało, jak to wypada cenowo, a dzisiaj trzeba naprawdę wszystko kalkulować, no bo to, co się dzieje, czy w Polsce, czy na świecie, wszyscy o tym wiemy, inflacja bierze górę. Oby się to skończyło. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Dobra, podpis składamy, podpisane, to teraz wypadałoby zasubskrybować kanał. Opornie to ostatnio idzie, bardzo, bardzo wolno, więc dawaj, zasubskrybuj tutaj na górze i później zobacz w filmie, jeżeli masz wolny czas. Pierwszy i drugi i do następnego.